w Lidlu w przecenie za 4 zł. Była Feliciana Speciale Classic. Nie próbowałem nigdy takich pizz, bo są drogie. I teraz były za 4 zł, kupiłem dwie. Zrobię sobie od razu dwie. Co my tu mamy? Mamy tu... Nie będę dogadywać. Mamy salami. Mamy szynkę, pieczarki, przyprawy, pomidory, sery. Już to pokazywałem jeszcze raz. Bo po prostu nie chciałem cienia rzucać. Pomidory, przyprawy, pieczarki, szynka, salami, sery, zakwas pszenny. Instrukcja jak zrobić. Nagrzać do 200 stopni, usunąć folię. Ok. Jedna to będzie mało, więc rozpakowałem druga. Druga ma trochę więcej pieczarek, lepiej rozmieszczonych. Tutaj się bardziej skupiły po tej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plasterków. I tu jeszcze kawałek jednego. Serów trochę jest, jakieś sosidło jest, pieczarków. Ustawiłem na 15 minut. Zostaje jeszcze 4. One tam bulgocze. Tutaj się para wydobywa. Nie wiem, czy się nie spali. Dałem dość, bo twarda już jest. Twardy nie będę jadł. Tak się prezentują, bardzo ładnie pachną. Tu mi się przewróciła w piekarniku i wszystko spadło. Trochę się na tą się przetendowało. Tak się prezentuje. To jest to, co spadło. Spróbuję jeszcze to zebrać. No ogólnie widać, że przypadkowo odkryłem wady tej pizzy. Że te składniki to są tylko dla wyglądu. Tak się prezentuje ta. Spróbujemy tego salcesonu. Dobry. To jest salami jednak. Pasowałoby spróbować kawałka. Wezmę stąd. Tak się prezentuje ten kawałek. Spodziewałem się czegoś lepszego po zapachu, ale jest przeciętna, powiem wam. Ta była w promocji za 4 zł. Bo jakby kosztowała 8 zł, byłbym rozczarowany. Do tego jest wada taka, że ten sos się wszędzie klei. Ogólnie za te 4 zł to polecam, a za więcej to nie. Mimo, że byłem głodny, to zjadłem tylko jedną, jakoś mi nie smakowało. Tylko ta salami było pikantne i tyle. Jakoś albo mi nie wyszła, albo po prostu jest niedobra. Była chrupiąca i te składniki takie. Mało ich.